Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił boczek. Boczek, który wyląduje w takiej głębszej patelni. Jak nie macie takich głębokich patelni, użyjcie jakiegoś szerszego garnka. Zrobię go tak troszeczkę inaczej jak zwykle. To znaczy dodam do niego sos sojowy, dodam piwo, dodam trochę majeranku, słodkiej, ostrej papryki. I praktycznie to wszystko i troszeczkę posolimy. I a propos soli i sosu sojowego. Jak wiecie, sos sojowy jest dość słony. Sól, no jak to sól. Tylko że to, co ja dzisiaj będę dawał, jest sosem jasnym sojowym, więc on nie jest aż tak bardzo mocno słony, więc śmiało możemy go trochę tutaj nalać. A więc zaczynamy. Zobaczcie, boczek mam jeszcze z żebrami, które po prostu muszę wyciąć. Żeber oczywiście nie wyrzucamy, je możemy użyć do czegoś innego. O, taki paseczek. Tutaj jeszcze to też wytniemy, te takie chrząstki. Gotowe. I teraz tak. Ten boczek będę kroił w takie paski. Dobra, ten będzie taki troszeczkę szerszy. Coś takiego. One idealnie będą pasowały na szerokość patelni. A więc tak. Od razu rozgrzewam, bo to jest bardzo szybki i bardzo prosty przepis. Ogień pod patelnią, więc wlewam troszeczkę oleju. Jeżeli mamy pod ręką smalec, możemy dać małą łyżkę smalcu. I za chwileczkę będziemy go obsmażali. On za chwileczkę będzie skwierczał. Jednak ten kawałek jest za szeroki, więc jego trochę tutaj przytnę. Jednego jeszcze tutaj wcisnę, a tego tu. Teraz boczek musimy odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, jak się pięknie zrumieni. Coś wspaniałego. Ale będzie obiadzio. Zobaczycie, jaki będzie efekt końcowy. To nie wszystko. Trochę za mała patelnia na takie pyszności. Niech się chwilę podsmaży, niech się zrumieni, bo to nadaje całego pięknego smaku. I za chwileczkę będziemy tam wrzucać wszystkie przyprawy. Boczek mamy z dwóch stron pięknie zrumieniony, więc teraz czas na piwo i przyprawy. I tak jak już wspominałem, piwo lejemy te, które lubimy, ale tym razem jasne piwo. Wydaje mi się, że tyle wystarczy, reszta dla mnie. Bezpośrednio do przełyku. Teraz sos sojowy. Tak jak już mówiłem, to jest sos sojowy jasny. Wrzucam czerwoną paprykę. Powiedzmy 2-3 łyżeczki. Majeranku. Zaraz to jakoś wymieszamy. Łyżeczkę ostrej papryki. Może być też chili w proszku. I łyżeczkę soli. Przemieszajmy trochę, żeby przyprawy wszędzie dotarły.
One i tak się połączą za jakiś czas. No i gotowe. I teraz tak. Przykrywam, zmniejszam ogień i będę dusił jakąś godzinę czasu. Sos powinien się zredukować w tym czasie. Minęła godzina i mój boczek jest już idealny. Zobaczcie, jak on obłędnie wygląda. To jest po prostu poezja. Ma śliczny, ciemnobrązowy kolor, zobaczcie. I jest delikatnie, sos praktycznie cały się zredukował, a więc nakładamy. Taki boczek idealnie pasuje z ziemniakami, czy kaszą, czy chociażby z ryżem. Jak już dodawaliśmy ten sos sojowy, no to jest taka orientalna nutka, więc ryż byłby naprawdę tu mile wskazany. Aż przełykam ślinę, jak na to patrzę. Po prostu coś fantastycznego. Może zbytnio fit to nie jest, no ale nie dajmy się zwariować. Przecież codziennie tego nie jemy. A więc spróbujmy tego dzieła. Bo tak to mogę nazwać. Kilka produktów, kilka składników, a efekt po prostu powala. Wow. Boczek jest po prostu perfekcyjny. Na sól, na ostrość. Jest tak mięciutki, że praktycznie sam rozpływa się w ustach. Wow. I tutaj sos sojowy robi całą robotę. Wow. No, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich rarytasów, bo to tak mogę nazwać. Wow.